Witajcie moi drodzy na moim kanale. Jestem tak zestresowana i tak totalnie nie wiem, co mam wam powiedzieć. Znaczy układałam to w głowie miliony razy, ale aczkolwiek no nie, totalnie nie, tak bardzo nie. Nie umiem się odstresować w tym momencie, żeby wam tutaj opowiedzieć co nieco. Dzisiaj, no ale okej. Próbuję się wziąć w garść. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć o moim regale. Właściwie o jednej półeczce, na której mam, jak widać, Anthurium. Ogólnie w mojej kolekcji przewagę stanowi grupa Anthurium. Mniej jest syngonium, filodendronów, ale jednak mimo wszystko jakieś tam mam. Nie mam pojęcia, jak będzie tutaj głos wypadał, bo nagrywam z telefonu bez żadnego mikrofonu, więc to jest tak po prostu totalnie na żywca. Tutaj macie na pierwszym planie Anthurium Królową. Ona jest z Equagenery, zamówiona. Te liście mniejsze są te, z którymi ona do mnie przyszła. Ten jest pierwszy wypuszczony, znaczy nie, pierwszy był chyba ten wypuszczony u mnie, albo ten. Następnie pojawił się ten. No i teraz idzie ten, który widzę, że już ma jakieś tutaj zagięcia i uszkodzenia. Jeszcze nie wiem, co się stało, co się wydarzyło takiego, że tutaj ten liść jest taki, no nie najpiękniejszy. Ja zawsze nazywam ją jako Anthurium Varroquinum. Nie mam pojęcia, jak to się prawidłowo czyta, ale wiadomo, o co chodzi, prawda? Ona była zamówiona, doszła do mnie mniej więcej w październiku, chyba coś w okolicach moich urodzin, na początku października. Trochę trwało, zanim się zaklimatyzowała. No i chyba tutaj powinnam od razu powiedzieć kilka słów o tym, w jakich warunkach je trzymam, żeby nie było pewnych niedomówień, niepewności. Rośliny trzymam na regałach, regały są drewniane. Doświetlam je codziennie, zależnie od dnia, raz więcej, raz trochę mniej godzin. Wilgotność, jaka panuje u mnie tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie rośliny przebywają, to około 55-60%. Temperatura, też wahania są powiedzmy od 21 do 23 stopni Celsjusza. Okej, więc już jeżeli mamy warunki za sobą, to teraz czas na Anthurium Regale. Anthurium Regale, które również jest z Equagenery, przyszło do mnie z tymi dwoma listkami. Chyba tak. Ten już listek jest jakby u mnie tutaj. Wypuściła go u mnie, wypuściło to Anthurium u mnie i tutaj już idzie kolejny, który również ma jakieś tutaj niedociągnięcia, więc wydaje mi się, że jakieś tutaj zaszły niedobre zmiany i tutaj ojoj, ono miało w ogóle, jak je przesadza, jak przyszło do mnie, przesadziłam je w doniczkę dużo za dużą, bo mam taką tendencję do przesadzania Anthurium w doniczki dużo za duże. Ponieważ twierdzę, że powinny mieć trochę luzu i widzę tutaj, to akurat w ogóle nadaje się też do podlania, co dzisiaj pewnie będę robiła, że nie mam pojęcia, czy to będzie widać, że tutaj są korzenie, jest bardzo ich dużo i tu od spodu nie mam pojęcia, czy będziecie widzieć, jest już cały tutaj cały taki okrąg korzeni, więc ono sobie tutaj pewnie niedługo będzie potrzebowało czegoś większego, ale to jeszcze chwilka, jeszcze nie czas na przesadzanie go. Okej, co my tu mamy dalej? No tak, trochę nie pomyślałam, jak to zrobić, żeby tutaj wyciągać je powolutku, ale może sobie będę się asekurować po prostu półką niżej. Chyba najwygodniej. Okej. No mówię, to jest taki pierwszy jakby testowy filmik. Tutaj mamy Anthurium Cos X. Maluszek. Pewnie, no chyba to będzie trzeba jeszcze jakoś inaczej zrobić, żebyście tutaj cokolwiek widzieli. Aha, to jeszcze musiała klikać na... Okej, dobra. Powolutku, małymi krokami, a się uda. Więc to mamy Anthurium Cos X. Pierwszy listek, który mnie wypuszcza, jest taki mini, ale to jest dopiero początek. Także zobaczymy, co to będzie za gagatek. Cos X. X. Nie mam pojęcia, co to jest za hybryda. Jest to hybryda. Na pewno to jest z kosem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następnie mamy Anthurium, które jest również hybrydką i też jest maluszkiem, Anthurium Blue Papilaminum, hybryda z Papilaminum.
Tutaj jest listek, ten ostatni, który u mnie wyszedł, taki troszkę jasny, ale wydaje mi się, że to dlatego, że to anturium nie potrzebuje aż takiego doświetlania, który ja mu serwuję, więc chyba będę musiała nad tym pomyśleć troszeczkę. No ale idzie kolejny listek, zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, już powoli się odgruzowałam tutaj, żeby dojść dalej. Następnie mamy Anturium Forgetti, też maluszek bez C. AFF, przepraszam. Z nerwów trochę się mylę. Nawet nie trochę, tylko bardzo. No dobrze, tu mamy Anturium Forgetti z BC AFF. Też maluszek. Ten listek wyszedł u mnie, no i wydaje mi się, że jest jak... Aha, no tak, oczywiście to nie jest Forgetti, tylko to jest Magnificum. No dobra, okej, okay. To jest Magnificum z BC AFF. I tutaj, no wydaje mi się, że jest dość piękny, dość taki jak dla mnie, no uroczy maluch, uroczy, naprawdę. Następnie mamy Anturium Forgetti Dark Form, też również maluszek, tutaj, no zobaczymy, co z niego będzie. On tutaj był bardzo długo w ciepełku, w mchu i w pudełku zamykanym, no bo chciałam, żeby się troszkę przystosował. Zobaczymy, jak sobie da radę na wolności. Ok, następnie mamy... Tu mamy tego dużego pana. Jest to Anturium Crystallinum hybryda z AOS-em. I to jest pierwszy liść, który wyszedł u mnie. Jest dość pokaźny, chociaż widzę, że tutaj też jakby... Chyba wydaje mi się, że dawka nawozowa jednak troszeczkę nie jest dla niego dostosowana. Coś tutaj muszę pokombinować inaczej, albo jakieś inne dodatki zastosować. No i teraz właśnie na weekend wyjechałam i sobie wymyślił, że będzie akurat robił liść. I zobaczcie, co mi tutaj zrobił... No, dzień dobry panu. Pan tak po skosie sobie zagląda, także... No i tu się pozaginał. No trudno. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak on, czy on się naprostuje, czy on będzie sobie tak krzywo po prostu rósł. Dobrze, następnie mamy Anturium do rajaki. Dorajaki, tak. I to jest tutaj kolejny liść, który u mnie wyszedł. On z tymi... liśćmi, z którymi do mnie przyszedł, no niestety stopniowo wypuszczając u mnie kolejne liście, odrzucał tamte stare, więc tutaj mamy ostatniego jeszcze takiego, co z nim przyszedł, no i jest taki, jaki jest, już widać, że już powolutku na niego czas. Natomiast te już są u mnie, to był pierwszy, który wyszedł u mnie, tu był kolejny, już taki naprawdę porządny, fajny, fajny, duży liść. No i najnowszy, taki piękność, tak, to unerwienie u tego anturium jest przepiękne. Jest u mnie od grudnia bodajże. Czyli no jak trzy liście od grudnia, wydaje mi się, że to jest nieźle całkiem. I tutaj mamy takiego średniaka, powiedzmy, to jest takie średnie anturium. Jest to anturium Silver Blush. Blush, powiedzmy, które kupiłam na zielonym parapecie około pół roku temu. To był taki naprawdę maluszek, tyci, miał około, powiedzmy, tamte 2-3 listki, to były takie mikrolisteczki, które tak jakby no, nie były zachwycające. Długo stał i nie robił ze sobą nic, a potem nagle jak zrobił trach, to zaczął rosnąć porządnie. No i mamy tutaj, jak widać, sporo liści, plus jeszcze poszedł na drugi, tutaj ma drugi stożek wzrostu, gdzie już tutaj widzę kolejny listeczek idzie. Całkiem fajne i przyjemne anturium, dość łatwe w obsłudze, jak widać. Tutaj jakiś listek chyba najstarszy odchodzi, tutaj też jakaś zmianka, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że troszkę grzybowa, gdzieś tam musiał być przelany. No ale jak widać, zapanował sam nad tym, tutaj nie stosowałam żadnego oprysku. Ostatnie anturium z tej półeczki. Mamy tutaj anturium Forgetti. Mam nadzieję, że widzicie. Ojej, uj. No cóż, dobra. Mam nadzieję, że widzicie. To jest anturium Forgetti. Anturium Forgetti, nieprawda. To jest anturium Crystallinum hybryda z Forgetti. I gdzie tutaj widać, że rzeczywiście ta blaszka liściowa jest złączona, tak jak typowo jest dla Forgetti. Ten listek wyszedł u mnie, z tymi przyszedł tutaj, zakupiłam go i tutaj idzie kolejny listek, więc jestem bardzo ciekawa, co pokaże to anturium. No, jest prześliczne i ja bardzo lubię ciemne
Ogólnie lubię ciemne hybrydy, bo jeżeli chodzi o takie odmiany, powiedzmy czyste, czyli takie nie krzyżówki, nie hybrydki, to ja jednak lubię wszystkie. Wszystkie tak naprawdę, wszystkim się podobają, wszystkie są piękne, no może z małymi jakimiś tam wyjątkami. Aczkolwiek jeżeli chodzi o hybrydy, bardzo lubię hybrydy, które są ciemne, które mają i mocne unerwienie, ale są jednocześnie ciemne. Dlatego też bardzo mi się podobało właśnie Papilaminum, bardzo mi się też podoba Kos, Aos, no ale tutaj jeżeli chodzi o Kosę, no to tylko mam tą hybrydkę, która no ciemna nie jest, no zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. No okej, okay, no to będziemy powolutku kończyć, bo tutaj naprawdę jakby poziom mojego stresu już jest na takim poziomie, że już nie mamy jakby kompletnie co Wam więcej powiedzieć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, czy cokolwiek będzie słychać. Jeżeli cokolwiek będzie słychać, to ten filmik się pojawia, jeżeli nie będzie... O, oczywiście jeszcze zapomniałam o wielkim ludzie, który ma skrzywionego liściorka. No i tutaj muszę go gdzieś wsunąć powolutku. Ajajaj. Oj, delikatnie, delikatnie. No gęsta jest ta półeczka, znaczy już jest gęsta na tej półeczce. Tutaj sobie wzięłam za punkt honoru trzymać maluszki, ponieważ jest to taka półka, na którą często zaglądam. No i przez to też pamiętam o podlewaniu. No teraz nie było mnie przez 3 dni i jakby, no i dzisiaj ewidentnie mój plan na wieczór to podlewanie. Dzisiaj mamy niedzielę. No dobrze, moi kochani, moi drodzy. Nawet nie wiem, jak mam się do Was zwracać. Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek to obejrzy. Nie mam pojęcia, czy ten filmik w ogóle będzie wrzucony. No ale jeżeli tak, no to życzę Wam udanego tygodnia. Życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia. No, także trzymajcie się. Pa, pa!